wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Witam Państwa przed telewizorami i zapraszam na wieczorny przegląd informacji z regionu. Pomoc dla osób, które chcą zakupić po raz pierwszy mieszkanie i jednocześnie rozwiązanie problemu rynku budowlanego. To zakłada nowe rozwiązanie, które dziś ogłosił rząd. Chodzi o tani kredyt z dopłatą ze strony państwa. Szczegóły w materiale Agaty Piwczyńskiej. Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45 roku życia. Jest przeznaczony zarówno dla małżeństw, rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, jak i singli. Warunek jest taki. Osoba, która stara się o pożyczkę, nie ma i nie miała mieszkania lub domu jednorodzinnego. Kredyt można otrzymać na mieszkanie z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Państwo będzie dopłacać do rat kredytowych co miesiąc przez 10 lat, tak aby kredyt miał stałe oprocentowanie i tak jakby kredyt był kredytem o stałym oprocentowaniu. Z punktu widzenia obywatela, z punktu widzenia człowieka, który zaciąga taki bezpieczny kredyt, będzie to kredyt o stałej stopie procentowej. Maksymalna kwota kredytu hipotecznego w ramach programu wyniesie 500 tysięcy dla singla i 600 tysięcy złotych dla małżeństwa. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tysięcy złotych. Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat. Czy takie rozwiązanie pomoże ożywić rynek nieruchomości? Jest duża grupa klientów oczekujących na ten program, więc w momencie, w którym on zostanie uruchomiony, uważamy, że ten rynek mocno ruszy, jeśli chodzi o popyt. Przynajmniej od ostatniego roku zmniejszona jest bardzo podaż mieszkań, więc może to wpłynąć siłą rzeczy na ich ceny. Nie ma limitu ceny z metra kwadratowego, więc tak naprawdę prawie praktycznie każde mieszkanie z rynku będzie mogło być w wyższej cenie sprzedawane. Wraz z rosnącym popytem na mieszkania, ceny za metr kwadratowy mogą rosnąć. Jednak decydując się na bezpieczny kredyt, nawet po zakończeniu programu rata nie powinna się zmienić, a według prognoz może nawet spaść. A co o tym rozwiązaniu sądzą Opolanie? Każda rozsądna decyzja o dopłatach jest dobra. W tej chwili młodzi nie mają gdzie mieszkać, wynajem jest tak drogi, że powinni korzystać z tego, mieć taką możliwość. Jak najbardziej, jeżeli są aktualne oprocentowania są w granicach 8-9%, no to chyba nie trzeba się zastanawiać. Projekt zakłada również wprowadzenie specjalnego konta oszczędnościowego. Systematyczne wpłaty będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa, a ta będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Kredyty 2% będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Z programu będzie można korzystać od 1 lipca do 2027 roku z możliwością przedłużenia. Agata Piwczyńska, Kurier Opolski. W urzędach skarbowych w marcu ruch większy niż zazwyczaj. Najlepiej o tym świadczy fakt, że w Opolu podatki rozliczyło o 50% podatników więcej niż rok temu o tej porze. Każdego roku część podatników po rozliczeniu deklaracji podatkowych otrzymywała zwrot nadpłaty podatku. W tym roku jest ich jednak dużo więcej. To skutek m.in. obniżenia w ubiegłym roku najniższej stawki podatku. Pracodawca odliczał ulgę dla klasy średniej przez pierwsze półrocze. W drugim półroczu obniżeniu uległa stawka PIT z 17% na 12%. Dodatkowo wprowadzono nowe przepisy dotyczące ulgi dla seniorów, ale też ulgi dla osób, które wychowują czworo dzieci. Dodatkowo utrzymane zostały ulgi na przykład na dzieci czy termomodernizacyjna. Podwyższeniu uległa kwota wolna od podatku. Jeżeli osoby, które w ubiegłym roku zarobiły lub otrzymały dochód w wysokości nie więcej niż 30 tysięcy złotych, a pobierane im były zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, no to w tym roku też otrzymają nadpłatę. Nadpłata może zdarzyć się także przy wyliczeniu przez Urząd Skarbowy tak zwanego podatku hipotetycznego. Warunkiem otrzymania zwrotu na konto jest złożenie rocznego rozliczenia. Zauważamy wzrost zeznań złożonych w tym roku
w stosunku do tych zeznań, które były składane w zeszłym roku. Oczywiście dużo szybciej składają podatnicy, którzy oczekują nadpłat. W tym roku to jest kwestia, to wyliczyliśmy, że na dzień dzisiejszy złożonych zeznań mamy w wartości 150% tego, co było o tej samej porze rok temu. Podatnicy w rozliczeniu zeznania rocznego mogą w urzędach skarbowych liczyć na pomoc i z takiej opcji korzystają. Dla mnie jest wszystko skomplikowane, bo zawsze emeryci sami nie musieli się rozliczać, a w tym roku okazuje się, że muszą. No po tylu latach to wszystko już człowiek pozapominał. Przyszłam dzisiaj po informację, a PIT-y no po prostu przez internet coś mi tam nie wchodzi. Zwrot nadpłaty przy złożeniu zeznania elektronicznego powinien nastąpić w ciągu 40 dni. Przy zeznaniu papierowym urząd ma czas do 90 dni. Małgorzata Dziś-Skupińska, Kurier Polski. W sieci pojawiła się informacja, jakoby rząd zarabiał na honorowych dawcach krwi. To manipulacja, mówią zgodnie przedstawiciele organizacji zajmujących się zbiórkami krwi. Sprzedaż osocza reguluje ustawa, a pieniądze przeznaczone są na pokrycie kosztów ponoszonych przez regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Krew i jej składniki wydawane do podmiotów leczniczych. Cena czy opłata regulowana jest rozporządzeniem ministra zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje koszty szpitalom za wydaną przez nas krew i jej składniki i te koszty później szpitale przekazują regionalnym centrom. Natomiast nadwyżki osocza zagospodarowywane są w ramach prowadzonego konkursu przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia. Osocze to znajduje nabywcę, frakcjonatora, który przetworzy je w czynniki krzepnięcia, w immunoglobuliny, tak aby szpitalom w Polsce nie zabrakło immunoglobuliny do leczenia pacjentów. Około 200 osób wzięło udział w spotkaniu, które było sprzeciwem wobec ataków na postać świętego Jana Pawła II. Uczestnicy zebrali się przed pomnikiem papieża Polaka w Brzegu. Odruch był taki spontaniczny, nie było jakiegoś skrzykiwania w internecie. Ludzie poprzez łańcuszek takiej wymiany poinformowali się o tym. Przyszliśmy, pomodliliśmy się przede wszystkim o jedność naszej ojczyzny. Ponad 200 osób na pewno tutaj przyszło, zamanifestowało, bo wiedzą, że to, co robił Jan Paweł, to go broni. Nie można osądzać człowieka, dawać wyroków, bazując na ubeckich donosach, steczek, bez odpowiedniej weryfikacji. Wiemy, że często takie dokumenty były preparowane na potrzeby tamtejszych czasów, tamtejszych służb. No to się nie da przyjąć. No, to takie rzeczy przyjmuje. No, Boże mój, drogi, zachowaj od zła wszelkiego. Pałsz i obłuda, no i krzyk. I na tym tylko polega ta cała rzecz u nich. No, fakta się nie opierają absolutnie. Zresztą nie tylko chodzi o papieża. To są duże emocje. Szkoda, że w naszej Polsce my musimy bronić naszego papieża Polaka. No, to jest kawał naszej historii. Jestem wychowany w pokoleniu JP2. Właściwie jak Jan Paweł II został papieżem, miałem 10 lat i był naszym ambasadorem w świecie. Dzisiaj uznaję, że był najwybitniejszym Polakiem, dzięki któremu możemy cieszyć się niepodległością. Często przyjeżdżając do Polski mówił: nie lękajcie się, więc dzisiaj jako osoba publiczna myślę, że mam obowiązek dać świadectwo prawdzie. A w tym serwisie jeszcze między innymi. Na jednym z piętr znajduje się tam Galeria Sztuki. Na wyższych piętrach są tam wystawy związane z życiem lokalnych mieszkańców. W Krepkowicach powstaje Centrum Historii Lokalnej. Krapkowice stawiają na autobusy elektryczne. 4 takie pojazdy chcą zakupić do spółki ze Strzelcami Opolskimi. Pojazdy mają na przełomie tego i przyszłego roku wyjechać na ulicę. Natalia Janus-Hempel. W Krapkowicach komunikacja miejska kursuje 14 razy na dobę. Jeden kurs trwa godzinę. Jest szansa, że częstotliwość się nieco zwiększy, bo w mieście mają się pojawić autobusy elektryczne. Czasy pokazują, że transport miejski wraca trochę do łask. Wycofujemy się, o ile możemy, z tego spalinowego taboru, zwłaszcza
że w mieście te autobusy stają, ruszają. To jest bardzo niekorzystne dla środowiska. Elektryczny tabor załatwia nam te wszystkie tematy. Mają to być 4 autobusy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2 dla Strzelec Opolskich i 2 dla Krapkowic. Same pojazdy będą pod skrzydłami strzeleckiego PKS-u, bo gminy są zrzeszone w związku Jedź z Nami. Związek Jedź z Nami, do którego nasza gmina należy, przygotował też specjalną ofertę, taki bonus dla osób, dla seniorów. Mogą korzystać ze specjalnej karty seniora. My tą kartę tutaj na terenie miasta wprowadziliśmy i no, można śmiało z tych bonusów niższej opłaty za przejazd korzystać. W mieście pojawią się także mobilne stacje ładowania. Na przełomie tego i przyszłego roku autobusy elektryczne mają wejść na linię tak zwanego tramwaju. Czyli linii, która łączy Otmen, Krapkowice po takiej pętli i dojeżdża także do Gogolina, do centrum przesiadkowego przy linii kolejowej. Te autobusy już tego typu testowaliśmy w Krapkowicach, przypadły do gustu także mieszkańcom. A i czy chętnie się na taki przesiądą? Rzadko mam samochód, ale korzystam też również. Więc wprowadzenie elektrycznych, pani zdaniem, to dobry pomysł? Bardzo dobry. A czy to pomysł? To znaczy burmistrza, tak, jestem za. Oczywiście teraz jest mało połączeń, ale dużo jeżdżę autobusami. Nie mam samochodu, jeżdżę autobusami. Może i by było dobrze, tylko nie wiem, jak to cenowo by było. Lepsze powietrze, bo jednak tutaj u nas w Krapkowicach to nie jest zbyt dobre powietrze. No jest zanieczyszczone. Więc autobusy na pewno na plus. Na plus. Na te zakupy 80% dofinansowania w kwocie blisko 5 milionów złotych otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Na autostradzie A4 zderzyły się 3 samochody ciężarowe, donosi portal Opole TVP.pl. Do kraksy doszło na 192 km autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Podczas wypadku częściowo wysypał się przewożony ładunek, wyciekły także płyny i paliwo. 2 mężczyzn napadło na 39-latka, który robił zakupy w sklepie. Agresorzy mieli siłą wyciągnąć go na zewnątrz, a potem bić po całym ciele. Kiedy upadł, skopali go i zabrali pieniądze z tylnej kieszeni spodni. Szybko zostali namierzeni. 32-latek i 2 lata od niego starszy mieszkaniec miasta przyznali się do zarzutów. Tłumaczyli, że napadnięty przez nich mężczyzna miał tego dnia wulgarnie odezwać się do ich znajomej. Grozi im 12 lat więzienia. Duża sala narad Urzędu Miejskiego Namysłowa ma nosić nazwę świętego Jana Pawła II. To inicjatywa burmistrza miasta. Jak mówi Bartłomiej Stawiarski, to jego symboliczny głos sprzeciwu wobec nagonki medialnej, którą ocenia jako deprecjonowanie dziedzictwa Jana Pawła II. Która rodzina w powiecie krapkowickim była najbogatsza i miała najwięcej ziemi? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć dziennikarze Tygodnika Krapkowickiego i przygotowali szczegółowe zestawienie bogaczy sprzed 150 lat. Szczegóły na ten temat można znaleźć w papierowym wydaniu gazety. Tworzenie drzew genealogicznych cieszy się dziś sporą popularnością. Archiwum Państwowe w Opolu zaprasza już po raz drugi do udziału w krajowym konkursie Bez korzeni nie zakwitniesz, przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych. Za zadanie dzieci mają stworzenie drzewa genealogicznego w formie plastycznej, również w formie komputerowej za pomocą aplikacji i wysłanie jej za pomocą strony archiwarodzinnego.pl do archiwów. Pracę składamy do 4 maja. Namawiamy do poszukiwania źródeł genealogicznych nie tylko w domowych szufladach, ale również w archiwach państwowych. W zeszłym roku zapraszaliśmy wyłącznie szóstoklasistów, ale popularność konkursu i zgłoszenia rodziców, którzy mówili o tym, że chcieliby również, żeby dzieci z młodszych czy starszych klas mogły tworzyć swoje drzewa genealogiczne, spowodowało, że teraz otwieramy ten konkurs dla uczniów od 4 do 7 klasy. Prace były bardzo ciekawe, wyjątkowe i pokazały, że rozmowa z rodzicami, rozmowa z dziadkami i przeszukiwanie domowych dokumentów może być ogromną przygodą. Układali zarówno od strony mamy i taty, w drzewach pojawiało się również rodzeństwo, pojawiały się piękne zdjęcia.
czasami świadectwa szkolne dziadków, które warto wyszukać w domowym archiwum. To będzie serce krapkowickiej turystyki. Tamtejsza baszta została certyfikowanym punktem informacji turystycznej. Przyznano jej jedną gwiazdkę. Baszta parę lat temu przeszła gruntowny remont, dzięki któremu mogliśmy otworzyć basztę dla społeczeństwa lokalnego, jak i turystów przyjeżdżających tutaj. Obecnie tworzymy tam Centrum Historii Lokalnej. Na jednym z piętr znajduje się tam Galeria Sztuki. Na wyższych piętrach są tam wystawy związane z życiem lokalnych mieszkańców, tych obecnych, jak i w przeszłości. I chcemy, żeby baszta była sercem właśnie tej turystyki krapkowickiej. A widzimy, że ruch turystyczny staje się bardziej lokalny, jednodniowy, dlatego staramy się wyjść frontem do turystów przyjeżdżających do Krapkowic. Dlatego ten jeden kroczek, ta jedna gwiazdka bardzo dużo nam daje, ponieważ widzimy, że jest to dobry cel i chcemy iść wyżej, zdobywać kolejne gwiazdki, promować Krapkowice jeszcze szerzej niż do tej pory. Nasz wieczorny serwis dobiega końca. Za chwilę jeszcze sport i prognoza pogody, a jutro zapraszamy na pierwsze wydanie Kuriera Opolskiego o 10.30. Teraz już dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę Państwu spokojnej nocy.